Kryzys, pojedynek superbohaterów DC, zestaw dodatkowy. Jest to dodatek, rozszerzenie do tej gry, pojedynek superbohaterów DC. U nas w kolekcji została bardzo dobra gra, nawiązująca do bohaterów z tego świata komiksowego. Też jest dodatek Strawnicy. No i to jest drugi dodatek, który został wydany przez wydawnictwo Egmont. Bardzo dziękujemy. I tak, no tu widzimy wydawcę polskiego i zagranicznego. 1 do 5 graczy, 14 lat, około godziny zabawy. To nie jest samodzielna gra, trzeba mieć do tego podstawkę. No i będą przypuszczalnie dodatkowe karty. Zaraz sobie zobaczymy, jak to wygląda. Najpierw może instrukcję, tak na szybko. Tryb kryzysowy, elementy gry, przygotowanie gry. Cel, trzy główne zmiany reguł, kryzys i super łotrzy. Kiedy pokonamy kryzys, pokonanie super łotra, koniec tury. Poziomy trudności, niemożliwi super łotrzy. Tryb do rywalizacji, do gry solowej. Objaśnienia dotyczące kart, tak? Karty zaraz będziemy sobie oglądali. Tu już widać, że Joker się na pewno pojawił. I tutaj jest informacja, jak to możemy pewnie połączyć jakoś ze strażnikami. No i twórcy gry, sobie zobaczmy bliżej. Tak to wygląda. W środku mamy raz, dwie talie, tak. Tak, z drugiej strony pudełko. No i oglądamy karty. Śmierć w rodzinie, jako kryzys. Inna rzeczywistość. Ucieczka z Arkham. Atlantyda atakuje. Niszczenie równoległych ziem. Przesunięcie wymiarów. Elektromagnetyczny impuls. Końcowe odliczanie, kryzys tożsamości, meteoroid z kryptonitu, legion zagłady, odrodzenie zgnilizny, nietykalny łotr, fala terroru, światowa dominacja. I to były kryzysy. To były kryzysy. Tak wyglądałem z drugiej strony. A tu będą. Tak, tu mamy ekwipunek. Kołczon, tak. To są do prochowiec, magiczny gorset. A tu już bohaterzy, tak? Animal Man. Konstantin. Kapitan Atom. I lokacje, tak? Dom tajemnic na przykład. I tu ciągle tak samo, tak? Wyglądają świat z gnilizny. Tu jest supermoc, latanie na przykład dla Supermana. Chociaż to nie to jest supermoc, ale to niekoniecznie musi być dla Supermana, prawda? Supermoc, moc czerwieni. Magia. I łotrzy. Niezgoda. Killer Frost. Psychopirat, Psychopirat, tak. Awatar z Gnilizny. Ra's al Ghul, to już świat Lovecrafta. Czarna Mantra, Kapitan Chłód, Darkseid jakiś, Deathstore. O, Joker się pojawił z takich słynnych. Lex Luthor. Tu mamy Hadesa. Paralaksa i antymonitor. To jest jako kryzys. Jako kryzys, tak? I jako łotr, super łotr. Jako mam dopisek niemożliwy tutaj. Teraz zobaczmy sobie te karty. I one są widać tutaj podpisane, tak? Że możemy je łatwo wyciągnąć sobie z podstawki, bo tu napiszę na dole kryzys. Na każdej karcie. Takie to jest, tak.
Green Arrow, Superman, Robin. Aquaman, Konstantin, Wonder Woman, Potwór z bagien, no i do Batmana, tak? Tak to wygląda. To mamy w kryzysie. Tu jest kryzys, ale trzeba mieć oczywiście do tego to. A najlepiej mieć jeszcze to, bo ten mały dodatek tam całkiem dużo rzeczy nam wprowadzał. No ale to jest nasza baza. No i tu dzisiejszy produkt, rozszerzenie kryzys. Dzięki.